Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Tu Elzbieta Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z Fallouta 3. Muszę sprawdzić, czy mi się nagrywa. Bo. Zaraz Wam powiem. Bo nie wiem, czy się nagrywa, żeś. Tak, nagrywa się. Ale ej, przed chwilą właśnie. Oho, kuźwa, to powodzenie, że Ty teraz to wymaksujesz. Nagrywam się. Zaś problemy, co? Dzień dobry. Dzień do... Nie no, muszę zrobić cięcie, bo ciekawe, co z tego wyszło. Niby mi się nagrywa, ale jakieś problemy ma ci. Dzień dobry. 3 hours later. No i niby mi się nagrywa, no i co? Jest to kurka wodna. Ta gra mi... Kurde, nie lubi. Znaczy, no, ta gra mnie... A, dobra, zostawię to, bo i tak wiem, że mi się nagrywa. Tylko muszę alpejskie wspinaczki robić z nią. Dobra, już nie macam tego, bo... A, jest. Naprawdę. Przed chwilą dosłownie nagrałam początek, sprawdziłam, widzę, że nie ma pliku wideo, więc tyle. Nie będę się rozgadywać bardziej. Więc mi się nie nagrywało, hurra, zdarzyło się pierwszy raz, kurde, że wiecie, ja sprawdzam i mi się nie nagrywa. Kolejna kwantumka w ogóle. Najlepiej ponoć iść w stronę światła, nie. Fabryki Nuka, czy mój pies poszedł? Pieseł? Dobra, tu jest. Ile ty masz życia? Biłeś się z kimś, nie? Jezus Maria, ten... Ja bym go zaraz strzypnęła w łeb tak na amen, że poszedłby do nieba. Ja poszłabym do piekła za to. Jezus, jaka peksa, jaka kuźwa maruda, idź se. Wszyscy teraz tak patrzą na ciebie, bo ty głupoty gadasz i też są osoby, które mają dość twojego gadania na pewno. No pewnie są takie osoby, które wejdą na kanał. O Boże, o Jezus Maria. Jezus, jakie ona głupoty opowiada. Nie, pa, żegnam cię. Eliska, żegnam cię, pa. Jezus. Nie, nie, właśnie mi przeszło przez głowę inne rzeczy związane z w najbliższym czasie czekają mnie kolejne problemy. Ty jesteś żadnym żartownisiem. Daleko ci. Jesteś bajkopisarzem. Właśnie, to jest kolejna krypta. Kto to tam jest? Co on? Co się... Czy on kuźwa w kółko i jeden i ten sam żart opowie... Nie wiem, coś ty brał, nie chcę wiedzieć, odejdź. No sorry, tak wyglądał, jakby coś brał. No więc... No. Za fajnie było ostatnio w życiu, wiecie, tak szczerze u mnie. Za miło, za spokojnie, zaś musi jakaś kuźwa rewolucja przejść. Bo tak. Zaraz będzie, duże miasto w ogóle nie istnieje, tylko to jest jakaś ściema. Dzisiaj w ogóle jest, dzisiaj jest piątek chyba, nie? Jeśli dobrze obliczyłam. Więc jak dzisiaj jest piątek, to dzisiaj oglądajcie wieczorem, godzina 20... 11 u mnie. Ja zawsze mówię 11, popatrzę na zegarek, na opaskę, mam drugą 14. Czyli 14 dla was. Tak mówię, przyzwyczajenie z mieszkania prawie 10, no 9 lat coś tam z groszami, powiedzmy, w Stanach. Tam jest 12 godziny i przyzwyczajam się do 12-godzinnego czasu. Idź se kuźwa do tego miasta i spadaj! Bardzo dziękuję. No.
Więc o 23 oglądajcie Summer Game Festa z Jeffrey Kinney? I jakoś się nazywa ten. No. No, że jesteśmy kuźma na miejscu, tu jest miasto. Tak jakieś takie puste to duże miasto. No zobaczymy, może on mnie gdzieś zaprowadzi. Będę żałować pewnie. Na YouTubie na pewno znajdziecie bez problemu, jak wpiszecie sobie Summer Game Fest 2024, bądź nie wiem, może na Twitchu też, nie wiem. Ja Twitcha nie używam. Dobra, kim wy kurde jesteście i co ja tu robię? Hey, who are you? Jestem królem pustkowi. Nie, nie, nie. Right. What do you want? Nie martw się, nie szukam kłopotu. Nie wiem, myślę, że... Aha, nie wiem, myślę, że... Well, you can never be too careful. Be warned, it's not safe here. Super mutants have attacked recently and carried off some of our friends. Come in, just don't cause any trouble, okay? Nie, to jest ten sam dzień, co mieliście wczorajszy odcinek. Uważaj, ale nie rozbieraj. Jak? Nie rozbieraj się! Nie mogę! Jesus! Tak, mamy ten. Porwany przyjaciół. Pomożemy oczywiście. Tam super mutanci to jest lotto. Nie rozbieraj się. Myślałam, że odpoczniemy swoje tyłki. Tyłki nagie. No. Aha, zaś nie mogę ta. A no tak. Musiałabym włączyć i wyłączyć. Wiecie co? Wyłączę grę, bo ten. Bo za znaczników nie mogę. A co zaraz zdzielisz mnie tą pałą? Dobra, słyszymy się za chwilę. Bo ja sobie wyłączę grę, bo nie mogę znaczników znowu się pobawić z nimi. Będzie mi wisiał, więc wolę nie. Several days later. Dobra, okej, okay, jestem z powrotem. Ej, minęło parę godzin dosłownie, bo musiałam a zjeść sobie co nieco. Pokrywałam sobie chwilę w Diablo. O jest, oj dosłownie. Jestem dzisiaj dzień plackowy, bo jeszcze będę jeść te placki. Nie ma, że nie. Mieszkanie. Dobra, mam porozmawiać z mieszkaniem. Aha, to jest ta, co chciała mi, wydawało się, pałką jej. Gorzka? Nie, wolę mleczną niż gorzko. Gorzka? Nie, no nie mówmy jej ten. Może jej pasuje, może jej... Finally, someone who doesn't judge me. You know, the people here are just so quick to assume that they know everything about you. I mean, like, just because I'm different doesn't mean that I'm some sort of freak, you know? It's like, hello, this world sucks. No one gets that. They're all like, blah, 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 blah. What's wrong with that girl? Nie, kochanie, życie jest do bani czasem. Chcę się zamienić. Tak, zastanawiam się, czy warto by było się... Znaczy, jej by było... jej by było warto się zamienić ze mną. Ja podziękuję. Nie, mnie też tak nie rozumią. No kuźma, pół życia. Szukałam osoby, która będzie mnie rozumieć. God, it's so nice to have someone who understands. I mean, sure, when I left Little Lamplight, I was happy to be out of there. I was dating Pappy then, you know. I got here and he was like, big town will be safe. But it wasn't. This place is always under attack. But I don't date liars. So I dumped his ass and got with Flash. But that didn't last very long. Me and Time Bomb were a thing for a while too. Tatusiek? Bomb. Jesus. No tak, no. Ciekawe, jakby się prawnik w swoim czasie... O Jezu, w swoim czasie nazywał. O Jezu, mam na myśli w czasie apokalipsy. Nie, bo byłoby się prawnik nadal, nie. No, niska, niska, no i tyle w temacie. Dobra, o supermutantach, bo ja już fiołka dostałam w głowie. Ever wonder what it would be like to slit your wrist? I watched someone die once. So I'm an expert on death. And so are many of my friends now.
now that mutants took them. Unless someone can figure out how to rescue them. Kochani, jest jakimi... No kuźwa, terapii! No Jezu, jakimi teksta... Gdzie ja do... Gdzie mutanci porwa... Potrzebujesz terapii. The mutants took them north, to some old police station or something. Let's talk about something else. Nie smuć się, uratuję przyjaciół. Really? I mean, they aren't really my friends. I don't have any friends. I don't need any. But it would be nice to have them around again. Żebyś gdzieś super porwali. No nie, mówiła o posterunku, no to... Muszę ci coś powiedzieć. Prawnik, ja cię proszę, ty nie, nie jakieś muszę ci coś powiedzieć. Kochanie, idź. Ciekawe co? Oh yeah? What is it? Not that I care what you think. Zainteresowaną tym, co się tu dzieje. Nieco inaczej niż inni. Czemu? Normalnie. Fajny makijaż! Trupia piel odbija się. Tekst do prawnika. Kochanie, fajny tatuaż! Nie, on nie ma. Fajny makijaż! Trupia... Odbija twoją duszę lub świat. Nie, świadomość nie ma. Odbija się światło w niej. Nie no. W zasadzie to nieważne. Nie, nie. Żadnych z tych tekstów nie jest. Ugh, hurry up. I have poetry I need to write. Dark poetry. O, jest. Dogadałaby się spraw... A nie ma. Wara kilometr od prawnika. Jestem jeszcze z kimś. Ktoś z kim. Z tobą, kuźwa, bo przyszłość dopiero. Don't you judge me. It's not my fault that the only guys in this town are liars and jerks. Oh, you can't break up with me. We're all going to die soon. Well, duh. Why do you think I'm breaking up with you? When I die, the last thing I want to worry about in my afterlife is breaking up with my once alive boyfriend. Priorities. Kochani, od kiedy ty my jesteśmy razem? Bo ja nie wiem, co się dzieje. Ja zjadłam obiad, powiedzmy. Pograłam Diablo. Wróciłam do gry, a tu mi... O Jezu. Historie mi... Nie, nie, naprawdę mi już się napiętrzyły za dużo. Jak miasto duchów, no. I wish it were. When I'm gone, I'll be sure to haunt this place. Przyspieszyć ten proces, kocha... Dla ciebie wszystko. If the mutants get you, come back and haunt me. Coś ostatnio mi mignęło, znaczy mam na myśli... Też była jakaś taka... Kobieta taka... trochę nierówno pod sufitem miała, ale nie wiem właśnie, o co chodziło. I też tak stwierdziłam, o Jezu, jaka głupo... Boże drogi. Ile trzeba mieć? Może sobie przypomnę, bo coś mi świta, ale nie pamiętam dokładnie. Też taka była sytuacja, że ej, kurczę, właśnie. I tak, really? Really? Ej, Boziu, ludzie to też są czasem właśnie tacy różni. Że czasem nie sposób zrozumieć, co komu w głowie. A potem takie wytyfy. Nie wiem, czasem niektóre rzeczy nie mieszczą się w głowie, jak ja widzę to czy tamto. Bo nie ma sensu i tak dalej. W moim rozumieniu nie mieszczą się głupoty czasem. Oj, mówiłam wam już to nieraz. Jak prawnik zacznie głupoty gadać, to ja mrużę oczy i tak, aha. Dobrze. No, dobrze. Fajnie, super, fajnie. Nie, on na szczęście już wie o tym.
czasem jest opcja, że on to specjalnie gada, żeby zobaczyć moją reakcję znowu, bo on wie, lub czasem mówi i tak. Kanie, klękłaś. Kochanie. Aha, to pies, Jezus, ja myślałam, że szczeki. Kunderbury. Nie, piesek sobie da radę. Tam z tyłu bym chciała. Puść! Please help, nie ma please help, piesek cię zje. Kochanie, naprawdę. Really, jeden punkcik żeś mi cyknął. Brawo ty, wygrałeś życie. Przynajmniej się pojawiłeś w moim życiu na chwilę. Kochanie, dziękuję, tęskniłam. Czy to jest to samo miejsce, gdzie byłam, czy... No ej, kurde, wygląda jak miejsce, którym już byłam. Bo też coś podobnego, lokacja. Jak będzie pozbierane wszystko, to znaczy, że... A wydaje mi się, że... No tak, było. Czy wy mieliście miejsce do spa... Bo ja bym się chętnie godzinkę kimnęła. Wiecie, ej, można się zresetować. Przez godzinkę można się zresetować. Nawet ja osobiście. Czasem preferuję, wiecie, jak czuję się, ej, zmęczona. Czy coś, to ej, położę się na godzinkę, nawet na pół godzinki wystarczy. Zasnę, obudzę się i o, jak fajnie. Mózg resetowany. No tak, na szczęście moje no life'ie nie w Diablo ostatnio, nocne. Prawnie się kuźwa ze mnie śmiał na pewno. Nie pamiętam, co mi mówi. Tak, mózg mi się zwiesił trochę. Czułam po głowie, że coś tak... No nie ból, ale ja tak czasem mam właśnie, że takie ni to zmęczenie, ni to ten... I to, wiecie... Jak mówię, to tam... nie głupoty. Uczulenie na głupotę. Pod jedną osobę. Nie pod kuzyna, pod jeszcze inną osobę. Kuzyn mi mówił. Jezu, piesek, bo bym cię zaraz stuknęła. Kończyłoby to się... Nie chcę się bawić z robotami, naprawdę. Ale one bardzo chętnie z tobą by chciały mieć wszystko do czynienia. Ja nie wiem, czy piesył. Wgryzie mu. Kabelki bym musiał mu odgryźć. Dzięki, mój mózg jest szczęśliwy. Jest takie... No, really, naprawdę, no kurde. Takie wytyfy, naprawdę. Dalej mam takie wytyfy. Minęło... Nie wiem, może z 12 godzin, 13 godzin od tego, co mi powiedział. I dalej mam takie... Really, naprawdę, no. Jak jeszcze jeden... Nie obrażając nikogo, ja nie rozumiem tego. Jak jeszcze jeden facet mi się w życiu nawinie, który mi powie, że ej, on by dla mnie wszystko zrobił. Pażegnam wszystkich! O Jezu. Nie narzekam, ale w moim życiu nigdy jeszcze tak nie było. Aż takim smakowitym kąskiem nigdy nie byłam i raczej nigdy nie będę, więc... Rozkończyło. A gdzie ja mam cię przytulić? Gdzie ty jesteś? Aha, ty jesteś zwykły. Jest tak... No fajnie, kuźwa, super. Mam nadzieję, że... Ojej, plecy! Nie, och... Czy oni go zboostowali, o chłopka naszego? Bo wydawało mi się, że go trzeba...
pilnować jak... jasne... Nie piję już, nie mam weny. Przyznaję się, kurde, naprawdę, mnie to już nie ciągnie, nie kręci mnie. Prawnik się z tego śmieje, tak mówię. Że, no, super. Ciekawe, jak długo się śmieje. Ja tak będę twierdzić. Że nie chcę. Ojejku. No nie chcę, no co, no. Po co mi to, na co mi to? Nie potrzeba mi tego. Ja się dobrze bawię bez procentów czasem. Przestarczy się wkurzę, że coś mi się ten... Tu wystarczy pospominać z kuzynami, też jest świetnie. Ja mam ten włączony, ale oświecam, sprawdzam, czy mam faktycznie, bo ja mam za ciemno. A no, powiem się położyć. Ja sobie jak chodź tu położy... Właśnie. Wyskoczył mi. Słyszę cię. Dobra, potem sobie poszukamy. Kapszle mieli. O, Jezus! Gdzie ty jesteś? Ty! Oddawaj granaty! Bo ja lubię granaty! I dawaj ty! Ty! Gdzie ty? Ty! Przepraszam, jesteś. Gdzie cię wcięło? Gdzieś ty... Gdzieś się wcisnął! Panie, no chodź tu. Nie, używam pistolet maszyny 10, bo mam dużo amunicji. Na takie mniejsze. Na mniejszą hołotę. Bardzo, super mutanty, to jest bardzo mała hołota. Ochołka. Piesku! Nie chciała! No, to dobrze. Siebie zamknęłam, super. Nie, mój piesek! Jesus! Mój kotek. Piesek, nie wiem. Jo, moje kochane buby. Leży sobie. Zadowolony. Na ziemi, przy wodopoju, przy słońcu. Prawie jak... na czasach, pa. Łapki podwinięte i zadowolony. I co mu więcej do życia, do szczęścia trzeba? Nic. Pancia się śmieje, Jerry swoją twarz i... Ej, spokojnie można spać. Bo wszystko jest na miejscu. Jejku. Ale mu dobrze. Tak, poczyta... Zakonnica. Poczytamy sobie. To żeśmy oglądali... Tak, oglądaliśmy coś ostatnio. Czekajcie. Film na Amazonie, ale taki średni. Druga część. Nie pamiętam dokładnie tytułu. Niedawno wyszła komedia... jeśli chodzi z kim, to z ten taki pseudo, że no, z Kevinem Hartem, jak ktoś chce wiedzieć, to taka pseudo, że gra w filmie jako siebie, nie? No, takie średnie. A jeszcze Godzilla wam mówiłam, że widzieliśmy, wspominałam wam o tym, a jeszcze kurde, jeszcze coś. Aha, tak, zapomniałam już. Bo ja tak mam, że ja, wiecie, obejrzymy coś. Coś nie zachwyciło mnie na tyle, żebym pamiętała, więc nie pamiętam i potem się zastanawiam. Ej, co to było? Tak chwilę minie, zanim ja zgadnę, co to było. Dobra, a gdzie jest to jakiekolwiek wejście do tego budynku? Czy to jest w ogóle wejście? Nie, ten budynek jest w częściach.
Nie, jeszcze nie skończyłam. Znaczy, pewnie jakby oglądacie, to już skończyłam. Agenci Tarczy obejrzeć. Szósty sezon. Jeszcze mi potem siódmy zostanie. No to chętnie. Kończę i potem... Aha, już mówiłam wam co. Co ewentualnie... Czekaj, czy szybciej zejdę, czy oni szybciej zejdą? Chociaż moje życie jest... O Jezu, czułam jakbym miała zaraz o piesku. Tamten gdzie jest? Gdzie? Piesełek, no głupi! Jesteś. Nie, piesełek! Wiecie, czego uleczyć, bo tam ja czuję, że on tam mało życia będzie miał zaraz. Jak on się tak rzucił na tego. Dobra, jak tam piesek? Ej, kurde! Dobry ten pies, naprawdę! Masakra! Nie spodziewałam się, że aż tyle obrażeń przyjmie na klatę. Włosio, no. A co dalej? Jaki ciąg dalszy? Nie musicie wiedzieć jakichś dziwnych rzeczy na temat, no. Nie powiem. Dobranoc. No tak, no, Aliska powie, a skończy się na B i, aha, już, dobra. Zaczyna znowu, nie zaczynam znowu żadnego dziwnego tematu. To nie jest dziwny, to jest ludzki temat. Cieszę się, że nie dzwonił. Pan i władca. A nie, dzwoń! Sorry, dzwonił, kurde. Ale to akurat jak ja nie nagrywałam. Ha, ha, ha. Ała. Bywa. O co się pytał? Aha, dobra. Dobra, wiem. Stwierdził, że ej. Bo mamy... Bo śmietany miałam, jogurt miałam. Śmietana oczywiście poszła do placków ziemniaczanych. No i jogurt został, stwierdził, że coś, jakieś... Jezu, warzywka, owoce. Nie zwróciłam uwagi. Że jakieś owoce kupi? To się zje. Z jogurtem. Lubię. Ja bez placków ziemniaczanych to ja nie potrafię żyć teraz. Ej, jego wina, kuźwa, tylko jego wina. Tata by się śmiał. No lubię, no. Dzień plackowy ja mam dzisiaj. Bo ja mam ten... Wy macie chyba piątek dzisiaj... A chyba mówiłam wam, żebyście oglądali. Na kogo szczekasz? Tam nikogo nie ma! Moduł sensora potrzebowałam? Wiecie, tam do tych rzeczy, do zrobienia. No więc dzień plackowy, bo jeszcze mi zostało i jeszcze przyjdzie i jeszcze zje i jeszcze ja też zjem. Użyłam 8 jajek do placków ziemniaczanych. Trochę, ale ziemniaki takie mniejsze, ale... Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie właśnie użyć. O, hasło mam ten, więc teraz jak włączę się, to nie będę musiała hakować, tylko od razu to hasło wbiję. No właśnie już myślałam, że to będzie takie wytyfy, że podniosłam notatkę, czy tam jakieś tam audio, ale z hasłem i już będzie znał, a to najpierw trzeba kliknąć. Bezwzględnie wstydli, ale co takie... What? Opening. Otwórz się. Może być ing.
końcówkę. Właśnie, no widzicie, passing. Opening, więc tak mówię. Dancing. Ej! Innego nie pasowało. No w ogóle mogę odblokuj za... Zamek właśnie do sejfu to był. Więc czasem widzicie, ja wolę otworzyć. Otworzyć sobie. Ale hakować też można. To nie jest tak, że wiecie, jak ktoś woli na przykład powiedzmy hakować, to lepiej jest otworzyć najpierw, bo dostaniecie doświadczenie z otwierania, plus to hakowanie też dostaniecie doświadczenie. Jak to działa? Mięsko, pyszne mięsko. Będą gankasy. Nie przewina. Ale to taka wyprzewina z fasolą to pewnie jest ten. Nie z ketchupem. To z tym pomidorem. Tak, czaszka potwierdza, że tak. Zgadza się. Jakoś co. Ciekawe, jak długo leci. Długo. Nie odpowiedź, ale długo. Aha, tu mają składowisko swoich rzeczy. Nie zbieram tych okaleczonych rzeczy. Nie. Nie pamiętam, czy faktycznie to było do czegoś potrzebne, czy mi się tylko śniło. Ale wydaje mi się, że było potrzebne. Lofty. O nie, broni nie zbieram. Jakoś... Czy ja usłyszałam, że mi coś... Wybuchnie. Pieseł, ty ja cię proszę, byś się zachowuj się. Jaki radosny. Jak mój gizmo. No tak fajnie, ma zamknięte oczy, ale odpowiada tak. Tak pyszkiem rusza. Nie słychać, ale ja widzę. Ja nie mam bolsów. Ja kazetówki ci mogę przynieść jakieś. Kurde, pies! Pies! Kuźba, on jest jakiś... pancerny. Weteran super but. Kuźba, pierwsze cię widzę na oczy, albo mi się śni. Nie, wrzutnie... Ej, nie pamiętam! Przecież on ma zwykły chiński pistolet. A, zaraz mi piesek. Niespodzianka! Myślałeś, że wiesz wszystko na temat Fallouta. Nie, patrzę, czy czasem minie, może bym sobie nie... What? Wytwy? Really? Coś takiego istnieje? Coś takiego istnieje? Mamo, bo ja się nie znam! Wydało się! Nie, może tego zadania po prostu nie zrobiłam. I tyle. Bo ja nie pamiętam, czy ja wszystkie zadania zrobiłam, tak wiecie, od A do Z. Weteran supermuta... Chiński, dobrze, no niech będzie ten chiński. Tylko mam nadzieję, że nie złoży mi się jak chiński, że podziała chwilę i zepsuje się. Wow. Tak, na ciebie chiński, jasne. Gdzie jest ten? Miałam pistolet. O, laserowy. Na ciebie takie przyjemności czekają. Ej, stój! Kurde, pies. Pieseł wbiegnął i no... Mina wybuchła. Terminal alarmowy. Telefon... Log ostatni... Łączy z tym alarm... Nie wiem, czy ja chcę. Pali się, mój dom się pali!
pali się na popiół. Coś został w domu? Telefonista. Będzie wy... Nie, ale jak chcę teraz to wy... Mogę tu wyłączyć? Tu się włącza, tam się... Podzech, co to? Skrzydła na butach mi się sk... What?! Skrzydła na... Co? Idźmy, nie chcą mi zjeść nerek! Kuźwa, co to za creepy historia? Moje bananowe papucie! Tymczasem mój chomik mnie co? Ude... I tak się właśnie można dostać do szkoły dla lam. Przepraszam, że włączyłam alarm, ale tego teraz chyba nie włączę. Bananowe papucie. O Boże. Alarm, alarm, straż pożarna, kuźwa. Nie, teraz ich nie wyłączę. O, był... Och, dziękuję, och. Dłuższy dzwonek na lekcję, co? Ej, dobrze, że to udało się wyłączyć. Ile ludzi było w kur... żonych. Sporo. Dobra, wiecie co, skończymy sobie tu odcinek w następnym odcinku. No, skończymy przyjemność zwiedzania posterunku policji, to jest chyba tak, nie? To był posterunek, to nie była szkoła. Aha, szkoła ci się pomarzyła, jak go wypaliła. Po ten dzwonek, po ten alarm, nie? No więc jutro zobaczymy, co gdzie dalej. Wpadnę na genialny plan. Może. Może nie. Zobaczymy. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na kiszeni stronka, było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No jutro, tak jak mówię, kolejny odcinek. Już jest nowa w ogóle seria, z tego co mi się wydaje. Dzisiaj? Dzisiaj jest piątek? Jeśli jest dzisiaj piątek, to macie nową serię. Więc jutro dalej. Fallout 3 plus właśnie ta nowa seria. Na razie wam nie mówię, bo... Chociaż mogłabym powiedzieć. Bo to i tak już nagrane jest. Amen w pacierzu, żegnam, pa. Do widzenia. Dobrze, no nic. Dzięki. Cześć.